Bogu. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od skruby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się chłorła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Wtedy czytasz to, tak jak jest dziś, z perspektywy tego, co zrobił Jezus. Mówisz, odpuszczone są wszystkie winy moje. Wszystkie winy. Wyleczone są wszystkie moje choroby. Uratowane od zguby jest moje życie. Uwieńczony jestem łaską i litością Boga. Nasycony dobrem. A młodość moja jest jak orła. Kiedy w Chrystusie Jezusie wierzysz, to ta wiara ma wpływ na każdy fragment Twojego życia. Jest też napisane, niech chwali Pana lud, który będzie stworzony. Kiedy przeczytałem ten fragment, zrozumiałem, że jest to o ludziach, którzy jeszcze nie zeszli na ziemię. Napisałem o duchach ludzi przed ich przyjściem na ziemię. Niech chwali Pana lud, który będzie stworzony. Chwaliłeś Boga, będąc w niebie. Kiedy jeszcze nie zszedłeś na ziemię, znałeś Jego twarz. Widziałeś, że On to On. Rozpoznałeś Go tutaj na ziemi, kiedy usłyszałeś słowa Ewangelii. Rozpoznałeś Boga, którego znałeś w niebie. Łaska jest dzisiaj Twoim udziałem. I kiedy będziesz się wielbił Boga, to uwielbiaj Go tak, jak mówi ten psalm. Boże, wszystkie moje winy są odpuszczone. Wszystkie moje choroby są wyleczone. Wszystkie moje problemy są załatwione. Jestem uwieńczony łaską. Twoja litość jest w moim życiu. Nie tylko nie ma dla mnie żadnego potępienia, ale Twoja siła jest dzisiaj do mojej dyspozycji. Jesteś silny siłą Boga. Nie opierasz się na tym, co jest naturalne. Zrób dzisiaj kolejny krok w to miejsce, wiedząc, że znałeś Go zanim zszedłeś tu na ziemię. Odwróć swoje oczy od wszystkiego, czym przez ostatnie dni, może tygodnie nawet, diabeł próbował rozproszyć Cię. Odwróć oczy od tych ludzkich mądrości, którymi byłeś nafaszerowany. Odwróć oczy od tych duszewnych zajawek, które tak bardzo kolorowo zaczęły wyglądać. Odwróć od tego oczy. Zrozum, że to tylko mrzonka i diabeł chciał Cię tym rozproszyć. Jesteś człowiekiem powołanym do tego, aby zwyciężać każdego dnia. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że Ty dokonałeś na krzyżu Golgoty w Chrystusie Jezusie stałej i globalnej przemiany w naszym życiu. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że jesteśmy ludźmi, którym zostały odpuszczone wszystkie grzechy, że nasze ciała i dusze zostały uzdrowione, że nasze życie zostało uwieńczone łaską i litością, że nie ma dla nas nie tylko potępienia, ale nie ma dla nas żadnego poniżenia tu na ziemi. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, my odwracamy nasz wzrok od tego, czym diabeł chciał nas zmusić. My patrzymy w naszego oprawionego ducha. Ojcze, nas!
Yeah.
Jezus,
Ciężary spadały z ludzi, Ojcze, niech to spada z ludzi, Ojcze.
czcimy Ciebie na tym miejscu dzisiaj. My uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Ciebie. Oczekujemy cudownych rzeczy. Wierzymy w Twoje dotknięcie, wierzymy w zmianę.
Shakuma sekara masito loro masse. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shokoro ma 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 ma. Hallelujah. Yeah.
Oh,
Я вода.
Вчера уж так близкими, не смертными.
Każda głowa z naszego życia musi się usunąć.
każdego centryzmu musi się usunąć. Wszelka pycha musi się usunąć. Na twoje cudowne imię. Jezus, najwyższej godzie chwały.
cudowne imię. Niech Twoje życie nas przenika. Niech Twoje życie przenika nas.
Zawsze z Tobą, mój ukochany.
Thank you.
Się przeniosła z miejsca na miejsce, a ona to zrobi na Twój rozkaz. Przez to będzie uwielbiony Ojciec. Przez to będzie uwielbiony Ojciec. Rozkaż, aby pękło to, co Cię wstrzymuje. Nakaż wrogowi wewnętrznemu i zewnętrznemu, aby w tej chwili odszedł od Ciebie. Złap to w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, słyszysz wiarę ludzi. Ojcze, Ty widzisz wiarę ludzi. Ty widzisz wiarę ludzi. Shabara lada kadara lada sakara manamase. Tera lada nada sika dala lada harlare de kedere de perlare de kedere dara. Kora lada kara lada da kedere de kidere de kidere lada de kedere dara seras. Kora lada ramadara dara da kedere de hidre lada de kedere de tira de sai. Jeżeli nie radzisz sobie z Twoją wiarą, teraz Ty podejdź do mnie, teraz ja Ci pomogę. Włożę na Ciebie ręce i uwolnię moc. Uwolnię moc i pomogę Ci w tym moją wiarą. Tak jak uwierzyłeś, przyjdź teraz. Hama da saka de rele de korala rada kanana da praise, kiedy Lord, kiedy Jesus. Ja łączę się, Ojcze, moją wiarą z tymi ludźmi teraz. W imieniu Jezusa, Ty jesteś Bogiem przełomów. Przełom! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Przełom! Przełom! W imieniu Jezusa! Każda tama pęka! Każda tama pęka! Każdy mur w tej chwili pęka! W imieniu Jezusa! 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 Szaka tara laka tara lara saka dalaj! Terolodo roloba saka tara! W imieniu Jezusa. Powiedziałem Ci, abyś nie gardziła czasem małych początków. Nigdy nie gardź czasem małych początków.
Moje źródła w Tobie są silne. Moje źródła w Tobie są niezmierne. Moje źródła są nieskończone. Nigdy nie zaprzeczaj sile źródeł, które są w Tobie. To ja wzbudziłem te źródła w Tobie. Ja nigdy nie zmieniłem zdania. Ja nadałem im imiona. Ja nadałem im imiona. Ja pierwsze źródło nazwałem siła. Ja drugie źródło nazwałem rodzina. Ja trzecie źródło nazwałem szczęście. Ja uruchomiłem źródła w Tobie i nigdy nie zmienię swojego zdania. Shamarala de semene de Lord. Shibrare medelere de kenere de Jesus. Ja w imieniu Jezusa zrywam w tej chwili wszelki trud pozakładany na te źródła. W imieniu Jezusa, ja go zrywam, ja je uwidaczniam w tej chwili. W imieniu Jezusa, Szemenere Lacho Koro Lodo Banara, Era Marelena Manadira, Deda Laila Sita Dove Sike Be, Benina Manina Lora Lare Denera Lachae La Sita Lai, Lora Lide Lai Denera Lai Dehe Do, Roa, Shimeti Tei, Shipatre, Shover Lare Dehe De Lord, Trudnie z tym jesteś Boże, lecz uczcić. Trudnie z tym jesteś Boże, święty Duch. Trudnie z tym jesteś Boże, lecz uczcić. Uczenie wiary. Święty Bóg, na Tobie swym jesteś Godzie. Święty Bóg, moje pasury są ostre. Na Tobie swym jesteś Godzie. Możesz nie likwidać się każdego bólu. Święty Bóg, na Tobie swym jesteś Godzie. Nie wstrzymuj się. Święty Bóg, nie nadwyrężaj się. Na tronie swym jesteś Godzie. Możesz siadać na murach. Możesz chwytać mury. Święty Bóg, i unosić na tronie swym jesteś Godzie. Wyrób się! Akaturolana, zakatarana, synne de lor. Święty Bóg, na tronie swym jesteś Godzie. Na proroka pozwałem się. Na proroka pozwałem się. Kapata, synne de lor. Na tronie swym jesteś Godzie. Pęknięcia w górze i rozciera je na dwoje. Święty Bóg,
Przez moc imienia Jezus jesteś niedotrzymany. Szyker lombo lombrowy kodoro menene merlarki kiedy kiedy trzeło. Przełom, przełom masy kiedy lardy kiedy lombo. Przełom masa katidele święty Bóg. Na tronie swym jesteś godzien ubycie. Święty Bóg. Na tronie swym jesteś godzien. Musisz decydować, co Ciebie obija. Jesteś godzien być, jak każdą rzecz przewidzieć. Święty Bóg, musisz zaryzykować. Na tronie swym jesteś godzien. To znaczy, że spojrzysz w swoje serce. Święty Bóg, i zobaczysz, czy dobrze ulokowałeś. Jesteś godzien być, czy dobrze ulokowałeś. Święty Bóg, miłość umiesz. Na tronie swym jesteś godzien. Jesteś godzien, by Cię czcić. Nie bój się ocenić serce. Nie bój się ocenić serce. Nawet gdybyś się rozpadła na kawałki, uzbieram Cię. Jesteś godzien, by Cię czcić. Uzbieram Cię. Uzbieram Cię. Jestem Twoim Ojcem. Musisz tak robić. Jesteś godzien, by Cię czcić. Nie znasz wielkości swojej jeszcze. Wywyższonego widzę Cię. Nie bój się. Wywyższonego widzę Cię. Wielkości swojej. Wywyższonego widzę Cię. Pośród chwał. Twoja pokora będzie w prostu. Wywyższonego widzę Cię. Nie bój się. Wywyższonego widzę Cię. Twoja wielkość Cię nie zmienia. Twoja wielkość jest jeszcze trochę nieznana. Jesteś godzien. Nie bój się być taką, jaką ja chcę Cię. Twoja pokora będzie podążać za Twoją wielkością. Nigdy nie będziesz niezależny. Jesteś godzien, by Cię czcić. Nigdy nie pójdziesz w naturalne. Przygotowałem Cię i wyszlifuję Cię. Jesteś godzien, by Cię czcić. Na co chorujesz? Chorysy, kiedy larwy, kiedy larwy, kiedy larwy. Decyzje będą coraz bardziej strategiczne.
się widzieć, jak będą rzeczy wyglądały w przyszłości. Ale to Ty musisz decydować. Musisz decydować. Wzywaj mojego imienia. Mój duch proroczy będzie Ci wskazywał, jak masz postępować z różnymi ludźmi. Nie zapomniałem o Twoim szczęściu. Nie zapomniałem. Nie zapomniałem o Twoim szczęściu. To jest Twoja droga poszukiwań. Tak szukasz. W tym szukasz. I tak znajdziesz. Wywyższonego widzę Cię. Namaszczam Twoje oczy, żebyś widział coraz lepiej i coraz wyraźniej. Wejrzenie prorocze będzie prosto porcjonalne do siły, która będzie w Twoim życiu. Święty Duch przełomu, święty Duch przełomu. Widzę Ciebie. Widzę Ciebie każdego dnia. Nie ma takiego dnia, żebym Cię nie widział. Kiedy będziesz się modlił do mnie, módl się do Boga, który Cię widzi. Wywyższonego widzę Cię. Boże, który mnie widzisz. Boże, który mnie widzisz. Daję Ci siłę, żebyś biegł. Daję Ci siłę, żebyś dotykał. Wywyższonego widzę Cię. Ale ja jestem Bogiem, który widzę Ciebie. Moja siła to nie ja. Ja jestem Twój prawdziwy Ojciec. Kiedy będziesz się modlił do mnie, do Boga, który widzę Cię. Doświadczać mojego ojcostwa, a będą znikać lęki z duszy Twojej. Duch przełomu. Duch przełomu. To ja Ciebie utworzyłem. Zanim mnie poznałaś, zaplanowałem Ciebie. Przez wiele lat byłaś jak zapałka, która się nie paliła. Ale to ja stworzyłem Cię, abyś mogła być zapalona. Będziesz płonąć i podpalać. Zawsze pamiętaj, że to ja stworzyłem Cię, abyś płonęła, abyś podpalała. Wszystko, kochani, jest i fundamentalny, ale nie jest.
ponownie. Już na zawsze z Tobą, mój ukochany. Ty, który jesteś w niej, ty, który ją prowadzisz.
który uwalnia swoją moc, do burzenia każdej zapory w jej życiu. Święty Duch miał uwielbiać każda zapora w umyśle, w emocjach, w finansach, w relacjach. Shabara lada sakadara lada sakadana mara Twoich aniołów. Panie, jesteś Panem.
sina na 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 bra na na har. Deva na 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 saka. To to stare przeminęło. To stare przeminęło. Nowy człowiek. Poznanie nowego człowieka. Nowego człowieka. Abare sira la har na rene kene vides. Hey la hai liga sina na na sinka de decis. Oli tri de sinka de la rene de decis. A nadałem ci nowe imię. Wypisałem ją na kamieniu białym. Jest dla ciebie czytelny. Przeczytaj. Zapoznaj się z jego brzmieniem. To imię jest dla ciebie na wieczność. Oto twoje imię. Asina na lepiej zabijam. Largo. Ty to dosiko paranachy. A proste rzeczy zawsze pozostaną proste. I nikt ich nie będzie mógł skomplikować. W imieniu Jezusa Chrystusa zrywam w tej chwili wszelkie rzeczy, które w jakikolwiek sposób blokują przed prostą analizą zjawisk i przed odważnym wdrażaniem ich w życie. W imieniu Jezusa. Szemene krizy, kide larede, kide larede, kide larede, do słowa, mono, larede, kide larede, Jezus. Nowy człowiek, nowa tożsamość, nowy głos. Jeszła, kide larede, Jezus. Nie naprawisz rzeczy dawnych. Nie naprawisz. Nie próbuj ich naprawiać. Twórz nowe dziś. Oto życie twoje jest dziś. Wczoraj to jest historia. Nie naprawisz rzeczy tamtych. Asza tenele menele redele redele horolornos. Ine sida la redekine. Każda myśl, która jest z przeszłości, która mówiła, ile rzeczy jest do naprawienia, jest opresją. To diabeł. On przychodził pod postacią anioła światłości. Ale dzisiaj mówi Bóg do ciebie, że dzisiaj jest twój dzień. Dzisiaj twórz rzeczy proste. Żyj prosto. Jesteś dzisiaj. Masz zawsze jeden dzień. Masz zawsze jeden dzień. Twój wiek to jeden dzień. I tak do wieczności. Twój wiek to jeden dzień. Nasaka deserelere. Nie ma też przyszłości. Szelere de hormolorodosa. Jest dziś. Kiedy dziś słyszysz mój głos, postępuj tak, jak ten głos mówi. Co ci mówiłem, że kim jesteś? Winnaś te rzeczy powtarzać. Właśnie dziś. Nie zastanawiać się, ale zrobić to właśnie dziś. Nowy człowiek, wartościowy, nieporównujący się, jedyny w swoim rodzaju, potencjał Boga, szarala na skarbiec nieba, menerele de sevene mororo dononoso, temana rala da saka te sevene mene da sela raha karala sine de nene hor. Holy Christ, kiedy dzieci ojcze, w imieniu Jezusa przełamuje każdą opresję, rozmyślania o tym, co było wcześniej i rozważania tego, co będzie w przyszłości. Ja ustanawiam manifestację świadectwa jej własnej wartości właśnie dziś. Piękno, siła, mądrość, zdecydowanie. Dotykaj się jej teraz. Holy Sanke de Lord, Benetre de Jesus. Chcesz mu oddać swoje życie? Powiedz, Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje.
moim grzechem. Panie Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym, że powstałeś z martwych. Żyłam bez Ciebie. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Przyjdź, Duchu Święty. Wypełnij mnie teraz. Amen. Duchu Święty, przenikaj. Niech Twoja obecność się przenika. W imieniu Jezusa związuję każdą demoniczną siłę. Diable, zabieraj swoje łapy od niej. Nie wolno Ci jej dotykać. Wszelkie poniżenie, wszelkie odrzucenie, wszelkie lęki związuję Was, nakazuję odejść teraz przez imię Jezus. Zabraniam Wam działać w imieniu Jezusa. To nowy człowiek, co Ty, Ojcze, powołałeś, nikt nie może odwołać. Co Ty otworzyłeś, Ojcze, nikt nie może zamknąć. A Ty zamknąłeś, nikt otworzyć nie może. Ogłaszam ochronę krwi Jezusa na mnie. Odcinam ją od wszelkiej zależności, od jakichkolwiek demonicznych sił i dusz nie sprzyjających jej życiu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szaka de Lorde, kiedy Jesus, Jesus. Duch przełomu. Duch przełamał siłę wrogów Twoich. Jesteś silny siłą Jego potęgi. Wzywając Jego imienia, wzywasz całej potęgi nieba. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Spójrz teraz swojego wewnętrznego człowieka. To prawdziwy Ty. Taki, jakiego widzisz siebie w duchu. Taki jest Bóg dostępny dla Ciebie. Tak, jak siebie widzisz w duchu. Taki jest Bóg dostępny dla Ciebie. Jakiego Boga znasz, takiego Boga masz. Każda inna rzecz to jest enigma. To dziwactwo. Spójrz na swojego wewnętrznego człowieka. Zobacz, co możesz zrobić. O czym marzysz, spójrz. Wyobraź sobie siebie jako człowieka, który realizuje swoje marzenia teraz. Stajesz właśnie przed setkami ludzi. Głosisz do nich Chrystusa. Wyciągasz swoje ręce. Boża moc działa. Padają pod Bożą mocą. Chorzy są uzdrawiani. Ślepi widzą. Głusi słyszą. Demony wychodzą. Widzisz siebie jako człowieka, który robi biznes, w którego ręce wchodzą miliony złotych. Widzisz siebie jako proroka, który mówi o rzeczach, które dopiero mają się zdarzyć. Widzisz siebie jako wiernego przyjaciela. Widzisz siebie jako człowieka, który nigdy nie zawodzi. Widzisz siebie jako człowieka modlitwy, który jest w stanie godzinami deptać piekło i wyrywać ludzi diabłu z ręki. Widzisz siebie. Spójrz, kim jesteś. To Twoje indywidualne powołanie. To jesteś Ty. To Ty. Takiego Boga znasz. Zacznij tak się określać i takiego Boga uwielbiasz teraz. Podziękuj Mu za to. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Za naszego wewnętrznego człowieka. Uwielbiamy Ciebie. Za to, kim jesteśmy w Tobie. Ojcze, my wiemy, Ojcze, że naszym duszom tak jeszcze wiele brak, ale w naszym duchu, Ojcze, posiadamy potęgę nieba. I my teraz, Ojcze, z naszego ducha prorokujemy do naszych dusz. Poddawajcie się żywemu Bogu, przemieniajcie się na Jego obraz. Reprezentujcie niebo, w imieniu Jezusa.
Mm-hmm.